Przemysł 4.0 został zdefiniowany, opublikowany w Niemczech w roku 2011. Natomiast my, w 2004 rok, 2006 w pełni zautomatyzowana maszyna, generująca już dane. Historia nas uczy, że szalone propozycje i pomysły czasem się okazują prawdziwe. Nieprędko w pełnym zakresie w maszyny, czy algorytmy, czy, czy, czy roboty nas zastąpią. Jest sporo miejsca dla nas. Cześć. Jesteśmy w kolejnym odcinku Rozmów za otwartymi drzwiami. Dzisiaj podejmiemy temat kontrowersyjny, a mianowicie zastanowimy się, czy roboty zastąpią ludzi. Aby zmierzyć się z tym tematem, do studia W zaprosiłem Tomka Długopolskiego. Cześć, Tomek. Cześć. Tomek, na początek powiedz nam, jak długo jesteś związany z firmą Wiśniowski i czym na co dzień się zajmujesz? W firmie Wiśniowski pracuję już prawie 20 lat kawał czasu. Zaczynałem jako student Politechniki Wrocławskiej i tak już tutaj z firmą zostałem. Obecnie jestem dyrektorem rozwoju technologicznego. Zajmuję się przede wszystkim produkcją, wytwarzaniem maszyn na potrzeby naszych procesów produkcyjnych, tworzeniem układów automatyki, ale także mam w swoim obszarze utrzymanie ruchu. Czyli nadzór nad całym parkiem maszynowym, infrastrukturą budynkową. Czy rzeczywiście ta wizja, że roboty zastąpią ludzi, jest realna? Ona w wielu przypadkach się już realizuje i dzieje. Tak? Mamy całe mnóstwo stanowisk pracy, które dzisiaj już są mocno zrobotyzowane i przede wszystkim to są takie stanowiska, gdzie praca jest bądź monotonna, bądź trudna, jeśli chodzi o warunki i otoczenie. Z takich stanowisk ludzie chętnie rezygnują. A przemysł 4.0 i firma Wiśniowskiej, jak to tutaj wygląda? Nawiązując do tego, że w, pojawiłem się w firmie w, już prawie 20 lat temu, to rok 2003. W roku 2004 zaczęliśmy już w, uruchamiać pierwsze algorytmy, które powoli, jeszcze nieudolnie, ale powoli już sięgały gdzieś do bazy danych, po, po, po porcje danych produkcyjnych. W roku 2004 uruchomiliśmy pierwszą maszynę, która działa do dzisiaj. Tak naprawdę i działa w oparciu o dokładnie ten sam mechanizm. Maszyna, która pobierała sobie dane produkcyjne, dane procesowe bezpośrednio z bazy. Pracuje so prawie w firmie tak długo jak ty. Tak i trzyma się jeszcze dobrze i ma jeszcze przed sobą w, trochę rozwoju, więc to jest pierwsze z rozwiązań, które już moglibyśmy podpiąć pod definicję przemysłu 4.0. Natomiast jak wiemy przemysł 4.0 został zdefiniowany, opublikowany w Niemczech w roku 2011. Natomiast my w 2004 rok, 2006 w pełni zautomatyzowana maszyna generująca już dane, czyli ta komunikacja z maszyną i bazą danych, systemami IT już była dwukierunkowa, więc to już sporo. Natomiast z przemysłem 4.0 to nie jest tak, że wyszedł ktoś i pokazał w zbiór danych, setki stron i powiedział: Słuchajcie, to jest przemysł 4.0, my Wam teraz to udostępniamy możecie z tego korzystać. Tak naprawdę w, podobnie jak w. Poprzednie rewolucje przemysłowe to wyglądało tak, że w firmy, przedsiębiorstwa, próbując optymalizować sobie procesy produkcyjne, no szukało różnych narzędzi. Tutaj w tych procesach technologicznych zaczęto wykorzystać też narzędzia IT. Po pewnym czasie korzystania z tych narzędzi no, feedback był niesamowity, procesy były bardziej sprawne i to, co na początku było takim dużym zaskoczeniem w sensie pozytywnym, bardzo mocno zostały ograniczone wadliwe produkty. Ze względu na to, że ktoś źle wpisał dane, pomylił jednostki na przykład, albo za szybko pisał i czegoś tam zabrakło. W procesie, natomiast w, w momencie przesyłania przez aplikację danych bezpośrednio z bazy danych do maszyny, my unikamy czegoś takiego jak pomyłka w danych. Więc już pierwszy duży uzysk był na, samych, na samym sposobie przesyłania danych. No i to zostało zauważone, coraz więcej podmiotów to zaczęło wdrażać. Oczywiście uczelnie też badały różne wersje tych sposobów, jakby przesyłania danych do sterowników, no i doszło do tego, że faktycznie to połączenie automatyzacji, która już była w przemyśle 3.0. Z cyfryzacją no, spowodowało, że możemy w, w, mówić, że faktycznie nastąpiła czwarta rewolucja przemysłowa. Czy robotyzacja pewnych procesów wiąże się z redukcją etatów? Nie, zdecydowanie nie. Szukam w pamięci w takiego przypadku w obszarze firmy Wiśniowski i nie znajduję takiego przypadku, kiedy robotyzacja stanowiska spowodowała bezpośrednio redukcję etatu. Tak naprawdę pracownik, który był na stanowisku, które zostało zrobotyzowane bądź zautomatyzowane jest przesunięty na inne stanowisko, podobne, występujące bądź w tym samym ciągu technologicznym, bądź w podobnym ciągu technologicznym. Natomiast jeśli chodzi o robotyzację, przede wszystkim to są stanowiska, które są w pewien sposób dla pracownika uciążliwe być może ze względu na to, że praca jest monotonna, także przez 8 godzin czy przez 7 godzin trzeba cały czas wykonywać jedną i tą samą pracę, wymagającą często skupienia, więc to jest sama w sobie nie jest ciężką pracą, ale przez to, że jest monotonna, długotrwała, robi się męcząca. Prace i stanowiska, gdzie warunki środowiskowe są trudne, bo trzeba pracować ze względu na zapylenie na przykład w masie. Więc mamy tutaj procesy, które na przykład polegają na w przygotowaniu powietrza przed malowaniem albo przygotowaniu powierzchni po odsynkowaniu, Tam gdzie trzeba część materiału zebrać, zeszlifować oczywiście mamy zapylenie, mamy do tego specjalne filtry i odciągi. Pracownik jest wyposażony w dodatkowe systemy napowietrzania, dodatkową kurtynę powietrzną ze względu na to, żeby temperatura pracy też była w miarę komforto, no ile możemy powiedzieć komfortową, ale taką, która pozwala spełnić nam wymagania i przepisy, przede wszystkim BHP dla tego pracownika. Więc to są obszary takie, gdzie szukamy rozwiązań y, robotycznych, czy automatyzacji tego konkretnie procesu, żeby odciążyć pracownika od tych y, y, uciążliwych, y, monotonnych prac. Stanowisko możemy sobie łatwo wyobrazić y, zakładania siatek do malowania proszkowego, bądź zakładania siatek ogrodzeniowych na zawieszki w procesie cynkowania ogniowego. O ile sama siatka do podniesienia i do przeniesienia dla dwóch pracowników jest względnie lekka, natomiast jeżeli wyobrazimy sobie, że ten pracownik robi to przez całą zmianę, no to robi się uciążliwa. Więc odzyskujemy etat. Tak naprawdę to też warto powiedzieć, nie patrzymy o tym, że pracownik straci pracę. To dla mnie naturalnym jest stwierdzenie, że firma odzyskała jeden etat. Mamy, mamy człowieka do zagospodarowania, no i właśnie gospodarujemy tego człowieka w procesach gdzieś podobnych. Pracownicy, którzy zostali przesunięci do innych obszarów produkcyjnych z powodu tego, że zostały wprowadzone pewne procesy mające na celu automatyzację, muszą poszerzyć swoje kompetencje. Co to za kompetencje, Tomek? Kompetencje, które w najczęściej są wymagane dzisiaj, to są kompetencje w, w obszarze no, świata cyfrowego informatyki. Jeżeli w pracownika produkcyjnego chcemy przesunąć w, na przykład do służb utrzymania ruchu, pracownik wykonywał od kilku czy kilkunastu lat w jedną powtarzalną czynność, to żeby dzisiaj odnalazł się w środowisku pracy w na przykład utrzymania ruchu, no taka kompetencja jak sprawne obsługiwanie systemów informatycznych jest bardzo mocno wymagana. Wiadomo, tych systemów jest y, mnóstwo. Te systemy w, też się y, czasem zmieniają, natomiast... No, Trzeba te kompetencje nabyć. Czyli sprawna obsługa komputerów, tabletów, to jest coś, co jest dzisiaj na pierwszym miejscu dla tych pracowników, którzy tracą pracę na stanowisku, gdzie stosujemy robotyzację. Myślę, że każdy to zauważył, że jest, jest taka tendencja, że im młodszy rocznik, im młodszy pracownik, te kompetencje w, przychodzą łatwiej. Łatwiej się, mówiąc kolokwialnie, przebranżowić. Tak? Z, z pracy mechanicznej, z pracy fizycznej bardziej na pracę taką umysłową. I możemy śmiało powiedzieć, że im młodsi, tym bardziej w, m, kreatywni innowacyjni ci pracownicy. No doszliśmy do tego, m, korzystając z naszych możliwości naukowej wioski. Czym jest ta idea? Jaki jest cel tego projektu? Naukowa wioska jest projektem uruchomionym w ramach Fundacji Horyzont 360. Zajmujemy się dość szeroko edukacją w tym obszarze technologicznym. Tu 6, 8, 10 lat to jest pokolenie dzisiaj, które, w, no ja mogę powiedzieć, że tu urodziło się z, ze smartfonem w ręce. I oni mają niesamowite umiejętności i taką naturalność w poruszaniu się w, w, w cyfrowym świecie. Mamy przykłady naszych uczniów, szósta klasa szkoły podstawowej, i, i piszą gry w skreczu. Bardzo proste, co, co prawda, no ale gdybyśmy sięgnęli do lat, koniec lat 70., początek 80., była taka gra Space Invaders. Wszyscy w to grali. Pierwsze automaty. No, ile tam musiało być inżynierów, żeby to, żeby to napisać, zaprogramować. Trudność technologiczna była oczywiście zdecydowanie większa niż dzisiaj. No, dzisiaj taką grę potrafią napisać dzieciaki, klasa szósta. Mam przypadki w, właśnie w naukowej wiosce na zajęciach. Chłopaki 10-12, dziewczyny w, również bardzo fajnie programują i programują takie proste rzeczy. To bardzo ciekawe, że już najmłodsi mogą zajmować się kodowaniem i programowaniem. I jednocześnie odczucie korzyści z tego wynikające na własnej skórze, chociażby podczas codziennych zajęć w domu. Mówiąc o tych najmłodszych użytkownikach, tych 6-8 latkach, to mi przychodzą do głowy m.in. taki serial animowany Jetsonowy. Mhm. Tam oglądaliśmy i widzieliśmy rzeczy, które wydawałoby się, że nigdy nie będą miały nic wspólnego z rzeczywistością, chociażby robot gosposia. No to dla mnie był, mówiąc kolokwialnie, kosmos. tak? Fajnie by było, ale to jak robot, jak on to może, jak on może działać. Oczywiście mistrzostwem była praca, tak? bo wystarczyło... Przelecieć samolotem czy tym pojazdem, który się tam unosił do pracy, wcisnąć dwa guziczki, i wrócić, a, a ewentualnie część pracy wykonać za pomocą połączenia wideo z pracodawcą no, w latach 80. kiedy my oglądaliśmy takie w, ten serial, no to było faktycznie niewyobrażalne, natomiast no gdzieś tam. Pojawiały się takie w, y, y, pytania, tak? czy to będzie miało sens, czy to się uda, czy, czy to będzie efektywne. No, każdemu się kojarzy od razu, tak? że Jetsonowie to jest, y, to jest bajka przyszłości, i, i ta przyszłość już powoli do nas wkracza i tych rozwiązania już stosujemy. Natomiast jest taka kontrowersyjna grupa, która twierdzi, że bajką przyszłości tak naprawdę są Flintstonowie. O, to jeszcze bardziej ciekawe, czy w, nie dojdziemy do tego, że w maszyny, w, czy urządzenia, czy tak naprawdę we Flintstonach stworzenia, które będą wykonywać w rzeczy dla nas, nie będą właśnie w organizmami biologicznymi, tak? Nie będą zużywać benzyny, oleju, ropy, prądu, tylko będą na zborze, na, na jakieś inne rośliny. W, myślę tutaj o, o rozwiązaniach proekologicznych. Trochę szalony ten pomysł jest, no, ale ale takie w, historia nas uczy, że szalone propozycje i pomysły czasem się okazują prawdziwe. Może to, co powiem teraz, będzie kontrowersyjne, ale nasuwa mi się takie pytanie, e, które powinniśmy sobie zadać: kiedy, a nie czy w ogóle takie coś się wydarzy? Ludzie boją się, że pod pretekstem ekologii świat zostanie zrobotyzowany, a ludzie przestaną być potrzebni. Czy myślisz, że taka wizja przyszłości jest w ogóle możliwa? Nie, na szczęście nie. Myślę, że w zdecydowaną większość procesów oczywiście możemy sobie zrobotyzować i automatyzować, natomiast no, są takie procesy, których się jeszcze nie da. No weźmy prosty przykład. Mamy maszynę, która wykonuje 100 sztuk jakiegoś detalu na godzinę czy na minutę. Robotyzujemy ten, ten, ten proces. Wcześniej wykonywał pracownik cały czas, to 100 razy na minutę włączał przycisk start, start, start. Postawiliśmy tam robota, wykonujemy te, te detale i teraz no, co pracownik może być przesunięty na przykład do ur do utrzymania ruchu, żeby tą maszynę serwisować. Nie zaprojektujemy maszyny kolejnej po to, żeby serwisowała tą maszynę. W pewnym zakresie takie urządzenia są, natomiast no, nie wyeliminujemy takiej pracy. Musimy przygotować mechanizmy, które przygotują dane, wyślą do maszyny odbiorą z maszyny przygotowane danych po procesie i też je przeanalizują. No możemy zbudować aplikację, która w, w, w różnej formie te dane y, y, będzie migrować czy magazynować na bazach danych, natomiast trzeba to przeanalizować. Ciężko jest dzisiaj napisać algorytm, który będzie analizował, czy to wszystko jest poprawne. To no musi siedzieć ktoś, kto stwierdzi, to musi być człowiek, który stwierdzi, które parametry dla procesu są poprawne, a które nie, dlatego konkretnie, no bo czy temperatura detalu 80 stopni jest dobra czy zła. Zależy, jaki jest proces, jaki jest detal, jaki jest materiał i do czego. Natomiast na końcu procesu technologicznego musi być osoba, która sprawdzi, czy ten detal jest poprawny, czy niepoprawny. Mamy takie branże, gdzie sztuczna inteligencja już bardzo mocno jest eksploatowana i, i to myślę tutaj o ubezpieczeniach, o bankach, płatnościach tam, gdzie jest duża potrzebna analityka danych tam sztuczna inteligencja świetnie się sprawdza no, ale tak naprawdę nie byłoby sztucznej inteligencji, nie byłoby na przykład samochodów autonomicznych, gdyby nie y, ludzie ale nie myślę tutaj o Konstrukcji samego samochodu, bo sama konstrukcja samochodu jest od dawna znana. Algorytmy sterowania, jak zostały wytrenowane, bardzo szybko do tego, żeby rozpoznawać, co się dzieje na drogach. Wyobraźmy sobie, że zmuszamy inżynierów o niebotycznych stawkach w Dolinie Krzemowej, tylko do tego, żeby segregowali nam zdjęcia znak stop. Znak jedź do przodu. Tak? Znak stop ze słońcem z tyłu, znak stop ze słońcem z przodu. tak Znak stop meksykański, znak stop niemiecki na przykład. Więc tych, mnóstwo jest tych możliwości. Nie jesteśmy w stanie tego szybko nauczyć algorytmów, ale no jeden prosty patent. Na pewno kojarzysz z internetu przy logowaniu się do różnych platform coś takiego jak Captcha. Zaznacz obrazki, gdzie jest, udowodnij, że nie jesteś robotem, zaznacz obrazki, na których jest na przykład sygnalizacja świetna, albo stoi rower, albo autobus. To nie jest nic innego, jak zebranie całej społeczności użytkowników internetów na świecie, tylko po to, żeby nauczyć sztuczną inteligencję, co jest znak, co jest most, co jest autobus, co jest rower, co jest pasy namalowane. No i tak kilka set milionów ludzi na świecie uczyło algorytmy sztucznej inteligencji, rozpoznawania w ruchu na trasie. To jest taki prosty przykład. Tego jest naprawdę dużo, tego jest wiele. Sztuczna inteligencja dzisiaj uczy się ze wszystkiego, co jest w internecie. Możemy podać trzy, cztery kluczowe słowa, a już nam zaczyna piszeć artykuły. Natomiast nie jesteśmy w stanie dojść do tego, i w, myślę, że w najbliższym czasie nie zastąpi sztuczna inteligencja kompozytorów, copywriterów. To, co zrobi człowiek, wytworzy człowiek, ma swoją specyfikę i to nieprędko w, w pełnym zakresie w maszyny, czy algorytmy, czy, czy, czy roboty nas zastąpią. Jest sporo miejsca dla nas. Tomek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję. dziękuję za uwagę i już z tego miejsca zapraszam na kolejny odcinek, w którym zastanowimy się, jak zbudować dom krok po kroku. Do zobaczenia.